Ja dzisiaj sobie siedzę, tutaj naprawiłem właśnie drugiego Ridena. Film nagrany, aktualizuję software. Słabo działa ta aplikacja na kompa. Ale cóż, połączenia po Wi-Fi nie będzie, bo moduł Wi-Fi się zjarał i nie da rady. Ja nie dałem rady go naprawić. No ale coś tam z tego będzie. Cześć, witajcie. Po długiej przerwie wracam do tematu Ridena. Jak widać, jest tu wszystko już rozbebeszone. W poprzednich odcinkach tam różne rzeczy grzebałem, naprawiałem. Udało mi się po spaleniu naprawić ten układ jeden. On już tam ruszył, działa. Co tutaj było? Tutaj w zestawie był taki zasilacz właśnie dużej mocy do zasilania tego wszystkiego. I on tutaj miał na jednej z tych płytek luźne luty. Tutaj zimne luty były. Jak się tą płytką ruszało, to akurat feedback z napięcia wyjściowego zanikał. I to podbijało pracę tej przetwornicy, że na wyjściu zamiast mieć 68 V miała tam 100-110 V, jakieś takie strzały dawała, więc jeden zasilacz został spalony, właściciel się skontaktował ze sprzedawcą, dosłali drugi zasilacz, a potem jakoś tam przestali się odzywać, wszystko to trafiło do mnie, znaleźliśmy przyczynę, wysłali cały nowy zestaw do właściciela, to zostało u mnie. Przyszły części, bo tutaj też naprawiałem ten moduł, tu jest ścieżka poprawiana, dosztukowywana. Tutaj nie trzeba było chyba tego wymieniać, czy też był spalony, w sumie nie pamiętam, ta przetworniczka. No i po uruchomieniu, na chwilę się uruchomił i tu się zjarał taki scalak. I właśnie te scalaki tam jakiś czas temu przyszły. On ma oznaczenie 7517 i tu jest całe oznaczenie tego czegoś. Tu mam dwa scalaki, tu mam dwa scalaki, także to sobie powymieniamy. Tu są stare właśnie te przetwornice tutaj stąd, z tych obydwu modułów. Co jeszcze ciekawego? Zamówiłem jeszcze też kondensatory, bo tam się okazało, że tamte te właśnie owinie taśmą rozkleiłem, okazało się, że są jakieś powygnieciane, nie mają parametrów, także tu zamówiłem, nie wiem czy oryginały, na znanym portalu aukcyjnym zamówione, czyli na Allegro, 10 zł sztuka z jakichś resztek magazynowych, 1500 mikro, 250 V, także zaraz sobie zmierzymy parametry, czy to jest prawda, no i co, wymieniam ten scalaczek, zobaczymy czy Riden wstanie na przypał, czy nie. Coś tam pokażę, może jakieś ujęcia z mikroskopu. Mikroskop też już od dłuższego czasu ma takie ramię. Powiedzmy bardziej, nie wiem, czy to pokazywałem, czy tylko na Instagramie, czy już na YouTubach, czy są jakieś filmy, czy to jeszcze w ogóle materiały są w produkcji. Jak wiecie, mam chyba, nie wiem, ze 100 filmów po prostu niezmontowanych. Mniejsza o to. Ja tu biorę telefon w uchwyt, sprawdzałem parametry kondensatorów. Wymienimy je sobie w tym zasilaczu, no i bierzemy się za tego małego tutaj dziada. A, i tu był jeszcze taki modulik Wi-Fi, ale chyba ten scalak tutaj nie przeżył strzału. On ma jakieś takie oznaczenie, pod którym nic nie mogę znaleźć. A6160. Albo po prostu ten ESP padł. Nie wiem. Już nie wnikam, trzeba będzie kupić nowe albo nie używać. I tak jest dużo, dużo się udało naprawić. Teraz naprawdę kończę. Trzymajcie się, cześć. I tutaj mamy wynik kondensatora numer 1, bardzo ładny, 0,3 straty, 1330 mikro, 0,37 ohma, więc piękne parametry. Raczej powinny być legitne. Sprzedawca też był raczej taki legitny, drugi kondensator się testuje. Też bardzo podobne parametry, także odlutowuję stare. Zamykamy w obudowie, bo zamówiłem obudowę specjalnie do tego celu. Teraz wam pokażę. Przyszła obudowa, żeby to wszystko tak kompaktowo sobie zmieścić. Jest elegancka obudowa, tu z przodu jest moduł. Cały ten zasilacz tu się przykręca do wewnątrz. Gdzieś tu były wszystkie przewody przyłączeniowe. Dobra, nie przedłużamy. Wylutowuję te dwa duże dziady i montujemy. Na razie jeszcze bez mikroskopu. Ten ma masę bardziej po lewej, a czy dobrze też zamontowałem na nich te foliki, bo one może jeżdżą, ale chyba tak, jest masa oznaczona, gdzie ma być, na którym pinie. Te dwa piny są nieużywane, bo one są inaczej połączone, te dwa też nieużywane, także te po skosie i te poziomo. Minifala jest chyba nagrzana, tak, jest minifala nagrzana. Podgrzewam, chyba zrobię to z odsysaczem. Gdzie jest odsysacz? Jest zwykły odsysacz. Nie chcę mi się nagrzewać rozlutownicy, gdyż grzeje się ona chyba z 5 minut. Zobaczymy, jak sobie poradzę. Nagrzewamy, czekamy, aż ciepło przejdzie na drugą stronę płyty. Jak mamy pewność, że przelotka jest cała rozlutowana,
odsysamy i tu właśnie wyciska nam się z wysysacza taka sztanga. Dla tych, którzy nigdy nie używali, nie wiedzą, jak to wygląda, jak to działa. I zobaczymy, czy on się rusza, bo to są kondensatory typu snap-in. Nie mylić ze snap-onem. Widzicie, są takie powyginane, one się same trzymają ze względu na to, żeby się mechanicznie trzymały na płycie. Ten się rusza, czyli jak rozlutuję na świeżo ten, to powinien być w stanie go wyjąć. To po to, żeby mechanicznie się podtrzymywał, żeby przy wibracjach te kondensatory nie wywierały siły po prostu na luty, żeby nie pękały połączenia. To nam w ogóle przypasuje w obraz płyty. W sensie obraz. Może być kurde ciężko. No są troszeczkę większe są. Kurczę, nie chce mi się kombinować. No ale dobra, odlutuję drugi, zobaczymy, co nam się uda wykrzesać z tego. Jeszcze sobie zobaczymy parametry, jak trochę ostygnie. Na gorąco mogą być trochę lepsze niż faktycznie. Także też to trzeba mieć na uwadze. Obydwa się jeszcze trzymają. Jak już dostaliśmy, to też no właśnie trzeba tak nadławik jakby polutować, czyli dać świeże lutowie, żeby było co odsysać. Więcej ciepła doprowadzić do układu, czyli do naszej płytki. O, jeszcze wyrwać. Masa jest dosyć dobrze chłodzona. Czy już się rusza? Ani jedna, ani druga się nie rusza. Dobra, słuchajcie, nie będę przedłużał, bo to jest nudne. Odlutuję, zobaczę, co mi się uda fizycznie tu wykombinować. Czy damy radę wcisnąć te kondensatory tutaj. Dobra, już się rusza ta nóżka. Czy się udało? Tak. Jak jedna jest wolna, to drugą podgrzejemy tak jak wtedy i wyrywamy. O, nawet sam wypadł. A, to z jakiegoś powodu chyba nóżki wyprostowałem, albo były proste. Nie wiem, nie pamiętam już. Czy moje życie to musi być wieczna rzeźba? Nie no, za duże są. Ja pierdzielę, no masakra. Za jakie grzechy? Czy tak dam je wyżej? No, to mi nawet. Jakby ten kondensator przenieść na dół płytki poziomo, czy jest miejsce? Muszę się rozeznać w terenie, że tak powiem. Wrócę do was, jak będą jakieś rozwiązanie. Dobra, słuchajcie, pomysł jest taki. Ogólnie rozkminiłem tutaj, jak to jest, o co chodzi z tymi innymi miejscami. Mam minus plus, czy tak było, czyli jak mamy mostek prostowniczy. Czekajcie, czy tu będzie coś widać, czy nie będzie widać. Tu jest plus napięcia prostowanego, jest minus. Czyli to jest nasza masa. I może być tak, że tu jest masa plus, z masą plusem do plusa drugiego. Tutaj to się łączy, czyli mamy w szeregu dwa kondensatory. No i one są w szeregu, bo to są na 250, czyli razem mają w szeregu na 500 V. Pojemność zostaje ta sama, tak jak wcześniej tam na filmie zrobiłem błąd językowy, powiedziałem, że pojemność razy 2. Przy szeregowym łączeniu rośnie nam napięcie, pojemność zostaje ta sama. Albo tu mogą być też równolegle połączone, bo patrzcie, na masie, prawdziwej masie naszych mostków prostowniczych mamy te otwory i ten. I to jest właśnie minus prim i plus prim, czyli byłyby pomiędzy plusem a minusem. Gdyby je tak połączyć, to by były właśnie narażone na wybuch. Chyba gdybyśmy mieli kondensatory 400, to było 450 V i wtedy ich pojemności by się dodały. Czy trzeba mieć równolegle takie 750 mikrofaradów na 400-450 V, albo właśnie w szeregu mamy 1500 mikro, 250, czy 500 V, to przez 2, sorry, nie zostaje tylko to przez 2, czy mamy 750. Tak to wygląda, czy tu by musiały być
752, no 375, coś takiego. Nie ma takiego czegoś w szeregu, jest 330. No, także widzicie, znowu się pomyliłem. Dobra, moje zdolności liczenia pamięci, jak widać, są słabe. Jaki jest problem? Tu w jednym wyprostowałem nóżki i teraz tak, chcemy tak jak było, czyli jeśli jest na minusie i plusie na przykład ten, to tutaj już ledwo nam co wchodzi pomiędzy mostek, musiałem trochę pod skos mostek, tu w ogóle był taki rezystor, jego przeniesiemy w inne miejsce, tu nam nawet by ten kondensatorek, czy od góry, czy od dołu, nieważne, plus jest taki, że to jest prawdziwy Y1, przynajmniej tak jest oznaczone, że to jest Y1, czyli kondensator bezpieczeństwa, nie taki zwykły na 1 czy tam 2 kV. Ale jak to teraz upchać? Jako, że tego plusa prim nie używamy, wymyśliłem coś takiego, że tu tą ścieżkę odciąć, bo tu są przelotki, te kropeczki to są przelotki, czyli do tego momentu wyrwać, metalizację też usunąć i tu z drugiej strony też jak ta ścieżka idzie, tu odciąć ścieżkę, wszystko wyrwać, wykastrować i wtedy jak kondensator będzie miał miejsce, żeby przejść na drugą stronę płytki, nóżkę się zagnie do tego kawałeczka, który nam tam tu łączy i też ten mostek jest tu, jak widać, nie podłączony do neutrala, tylko tu jest taka przerwa, nie wiem po co ten mostek w sumie jest, pewnie w innej wersji, jak są równolegle kondensatory, to się pewnie łączy, może tu był jakiś wyrównujący potencjał rezystor albo zerówka, nie mam pojęcia, a tutaj też są takie na iskry, żeby jak się za duże napięcie będzie, tu iskra przeskoczy, tu jest taka właśnie, nie wiem, przerwa technologiczna. No, trochę dygresja, ale ciekawy design. Tu jest też takie coś przejście na drugą stronę, tu właśnie dotąd. Jest po to, żeby większy prąd mógł sobie przypłynąć przez płytkę, bo ma większą drogę niż tylko przez jedną przelotkę, to ma po prostu przez wiele przelotek. Dobra, ja tu potnę skalpelem i tak to jest nieużywane, zawsze możemy wrócić do tych dwóch kondensatorów. Jak się nic nie pomieści, to się wkurzę, po prostu je zamontuję. I tak to sobie będzie funkcjonować. Też nie chcę tego przedłużać, miał być fajny, szybki film, a jak zwykle wychodzi rzeźba. No dobra, widzimy się później. Dobra, słuchajcie, jeszcze wpadłem tutaj na pomysł takiej modyfikacji. Wracamy do tematu tych zalew solder maski. Bo gdzieś tam jakiś film robiłem, że mi się nie chciało twardzić, bo tu była taka latareczka, taka gratisowa, dołączona. Ona jest niby UV, świeci na biało, czy tam w sumie prawie niebiesko. Zamówiłem sobie lepszą latareczkę, taka 10 W. Znajomy, co prowadzi serwis RTV, mi polecił, mówi, że jest dobra. RTV, telefonów, mniejsza o to, bo tutaj szły te przelotki z tej odnogi, która w sumie z drugiej strony jest nieużywana, więc tak naprawdę jak to się nie uda, albo nawet lepiej byłoby teraz wyciąć tą ścieżkę, ją wydrapać, albo chociaż ją przeciąć, żeby tu ona nie miała z niczym połączenia, może tak zrobimy, jak się nie utwardzi, po prostu chcę zobaczyć, jak się utwardza ta solder maska. Rada jest taka, że podobno trzeba z daleka, żeby pierw dymek poszedł i dopiero tak, żeby nie ubrudzić soszewki. Także uwaga, czy to jakiś dymek poszedł? Nie wiem. No ale zobaczymy, jak to się utwardzi. Czy to się utwardzi w takiej dosyć, no dość trochę grubszej powłoce? Czy to nadal będzie za mało, czy coś jest z tym środkiem? Może jak ta strzykawka sobie leżakuje, to może po prostu tu się zbiera woda, tak jak są termopasty, czyli pasty termoprzewodzące do chłodzenia laptopów, to właśnie też tu się oddziela takie osocze, tu na dole jest materiał, nie wiem. Jak ktoś z Was stosuje takie latareczki malutkie te z zestawu do tej solder maski, to jest coś takiego, czy to się sprawdza, czy to się nie sprawdza. Dobra, zaraz zobaczymy. No, coś tam się poutwardzało. Kurczę, aż mi się w oczach klei. No i zobaczymy, co to będzie. Nie mam pojęcia, jak długo to zostawić. Także zostaje to na z minutę. Może dwie, nie wiem. No i zobaczymy. Teraz znów odpaliłem taki ten tester, ile to bierze prądu. No mamy 2-4 W tutaj pokazane. Pół ampera przy 5 V, no ledwo 2,5 W, więc to nie wiem, to jest moc ekwiwalentu UV. Też ta latarka ma 3 tryby: mocny, słabszy, na słabszym bierze 0,7 W. I ma taką dyskotekę, czy taki typowy sterownik jak do czołówek, nie?
To jest tak naprawdę czołówka, tylko z wymienioną żarówką na UV. Także te 10 W to jakiś ekwiwalent mocy, bo realnie no takie 2,5. No co, zobaczymy. Bo słuchajcie, powiem wam, chyba jest tak samo jak ostatnio. Tu jest dosyć sztywno, ale tu widać, taka poduszka się porobiła. Tu też jest trochę poduszka, o, właśnie popękała. Gdzie jest mega cieniutko, to jest ok, czyli po prostu nie wiem, albo chyba za dużo tego nakładam po prostu. Więc cofamy się do mojego pomysłu, ja to wszystko zdzieram i tu odcinam ten kawałek. Robię to po to, bo teoretycznie tu jest dość duże no, złącze do tego kondensatora. Jak on jest wsadzony w swoją przelotkę, to teoretycznie jest to blisko ścieżki, która ma być jakby punktem łączącym, czyli prawie no, łatwiej będzie jakieś zwarcie przez iskry czy coś, także ja to wywalę, żeby ta iskra nie miała dokąd skakać. To i tak jest nieużywane, bo to idzie w stronę nieużywanego, że tak powiem, tamtego, nie wiem, przelotki, złącza. Wiecie, o co mi chodzi. Po prostu to ma łączyć, tamte dwa kondensatory są równolegle, czyli mamy minus, tu się kondensatory łączą plusem z minusem i tu mamy plus wypadkowy tych dwóch połączeń. I teraz ten rezystor, patrzcie, on jest pomiędzy plusem i minusem, on się tu nie zmieści, ale znalazłem, że ten plus idzie dotąd, a tu mamy minus, bo tu miał być kondensator jakiś filtrujący, jakiś taki kwadratowy, czyli nie, jakiś foliowy, czy jakiś typu X, nie wiem, nie ma go, więc po prostu ten rezystor, co tu był, to jest wyładowujący rezystor, ma 100 kΩ, tak jak tutaj widać, 1, 0 i 10, znaczy 10 do trzeciej. Tak, dobrze mówię, nie, aj kurde, no nieważne, po kolorach widać, że ma 100 kilo, więc po prostu go tu wlutuję, zanim go zgubię. No i ten kondensatorek chyba też tutaj się zmieści, więc przerabiam to i działamy. No dobrze, słuchajcie, jest tutaj ten rezystor rozładowujący te dwa kondensatory. To sobie zaraz zobaczymy, jak on jest podłączony. On jest na tym polu masowym. Pozdro dla wielkiego elektronika. I teraz tak, to był plus czy masa, to był chyba, tak, to jest masa i tu jest plus, czyli po prostu nam rozładowuje na mostku prostowniczym między plusem i minusem jest 100 kilo, wyładowuje nam te dwa właśnie kondensatory, to jest bleeder rezystor i tu mamy nasz kondensatorek odsprzęgający, on idzie właśnie do uziemienia. Tak, te dwa elementy, tak, tutaj co się stało. Tu jak widać wybomblowałem otwór, tak jak mówiłem, uciąłem ścieżkę, wydrapałem trochę więcej tego i jest nóżka zagięta i takim grubym drutem ochronnym po prostu coś takiego 1,5 mm², to jest chyba, pociągnąłem tutaj do tego punktu łączenia i tu jako, że tą ścieżkę naruszyłem jej integralność, to żeby nie było, że za mało prądu się tam zmieścił na tej szerokości, no to dolutowałem taki właśnie też kawałek tego przewodu, żeby zwiększyć obciążalność prądową tego fragmentu ścieżki. Może to nie wygląda elegancko, ale działa. Coś jest głupie i działa, to nie jest głupie. Jedyne, co mogę na pocieszenie właśnie sobie powiedzieć. No dobra, tu muszę poluzować, to chyba przykręcić tam z tamtej strony. Składam zasilacz, jeżeli już będzie zasilacz, to możemy się brać za testy i naprawy właśnie tych modułów. A, jeszcze tutaj testy tych kondensatorów 1100, 02 i tyle, także całkiem nieźle. No i tutaj jest drugi, też tam 1100, także nie były najgorsze. No cóż, wymienione. Tego się bardzo domagaliście po poprzednich odcinkach. Tu mam link w ogóle do tej playlisty z całym tym Ridenem od początku do końca. To są długie, dość nudne filmy. Ten też pewnie taki wyjdzie, no ale cóż, co ja zrobię. Staram się zawsze, żeby było krótko, szybko, przyjemnie. Ok, nie przedłużam. Dobrze, jest już skręcone, wszystko przykręcone. Wszystko jest na milimetry od górnej krawędzi. Jak ta blaszka tu idzie, dosłownie dotyka kondensatorów. Tu jest przykręcone, szara pasta wyszła, świeżo wszystko przykręcone. Tu jest taki trochę średni design, bo tuż pod radiatorem są tam takie trzy rezystory. Tak, znaczy dwa rezystory dioda, widzę D5 chyba. No także trzeba na to uważać, żeby przykręcając tam się nie obrócił, nie rozgniósł czegoś, nie dotknął czegoś też ten radiator. Tu jak widać jest dość blisko tego kondensatora typu Y,
No dobra, składam tam obudowę, zaraz zrobimy testy próbne, czy tu na pewno jest napięcie, czy tu nic tam nie pokićkałem, raczej nie. No i tyle. Tu już poskręcałem i tak patrzę, pusty jest ten po, no, po tym przełączniku, on nie jest tak naprawdę potrzebny. Na 230 to nie jest połączone ze sobą. Tu już wam pokażę. Te dwa piny nie są połączone ze sobą na 230. Natomiast ten środkowy z tymi jest. Dopiero ten przełącznik tak naprawdę jest potrzebny. Jak się przełączymy na 115, wtedy to jest połączone. Tak. No dobrze. Wtedy to jest dopiero połączone, więc tak naprawdę nie potrzeba. Dobra, słuchajcie, przez trafo separacyjny i przez żarówkę w szeregu podłączyłem zasilacz, także podłączymy, zobaczymy, czy coś buchnie, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Ruszyło. Power factor 0,25. 7 watów. No dobra, zmierzymy sobie teraz napięcie wyjściowe na tym naszym cacku. Czy telefon w uchwyt. Mamy 68 V. Tak. No także co? Teraz podłączymy sobie pierwszego Ridena, zobaczymy, jak on tutaj sobie popracuje. Czy się nie spali nic i bierzemy się za tego drugiego. No dobra, odpalamy ponownie. Wi-Fi configuration. Co X? Nie wiem, kliknąłem coś tam, on off. Otóż tam nie pamiętam w sumie, jak to tam się obsługuje. Ale coś tam działa, także bierzemy się za właściwą część tego filmu. No dobrze, słuchajcie, jesteśmy pod mikroskopem. Tutaj jest to nasze miejsce właśnie po tym scalaczku, co wyparował. To jest wstępnie oczyszczone. Przyłapiemy scalaka, dmuchniemy na przykład hotem. To jest taka okolica, żeby wypadało trochę ograniczyć dmuchanie hotem. No ale nic. Czy to jest ta lutownica? Tak. To jest ta lutownica, tylko się nie dogrzewa. Tak, 7,5,17. Mamy dobry układ. Powinienem plecionką odessać, żeby te pady były możliwie płaskie. Aczkolwiek zrobimy to inaczej. Hoter w tym miejscu, to taka ostateczność. Może się okazać koniecznością. Dobra. Bardzo chcę hota, to hota, tylko boję się, żeby ostatni, siódmy wymiar nie zdmuchnąć tego scalaka. Niby sprężynował, a poprawimy po prostu jego wszystkie nóżki.
Tu się zrobił mostek. Czekajcie, obrócę sobie w lepszą stronę dla mnie. Kurczę, nie chcę tu plecionką, żeby nic nie ściągnąć. Czemu zawsze mi się tak dzieje, jak nagrywam? Dobrze. Mini plecioneczka. Topnik nas uratował. Nas, czyli mnie. No dobra. Jeszcze dmuchnę hotem, żeby tu potańczył nasz układ. Mam nadzieję, że nic nie zdmuchnę, nic nie przypalę. Uznajemy, że jest ok. Wyczyścimy. I teraz co jeszcze? Pomierzymy sobie impedancję troszeczkę, bo ten scalaczek trochę wygląda na przypalony. Nie wiem, czy jest przypalony, czy on po prostu się wygrzewa. W tym drugim urządzeniu, w tym drugiej module też jest taki jakby przypalony. Albo taka jego natura. I trochę taka naprawa na przypał. A też nie chcę mi się nad nim ślęczeć milion godzin. Tak to wszystko za długo trwa. Widzicie, taki jakby jest lekko matowy. Jakby był przypalony. 702 numer. No dobra, w tym drugim sprawnym też jak to wygląda. T-702 też ma taką poświatę, widzicie, jakby. Tak jakby był trochę przypalony. No nie, to sobie pomierzę trochę impedancję, czy tu jeszcze coś za tym układem się zjarało, skoro on się spalił, no to... To te wyższe napięcie... O ile na jego wejściu jest wyższe, a na wyjściu niższe, w sumie nie analizowałem tego. Przyjmie, że z grubsza i odpalamy, nie ma co się bawić z tym. Dobra, jesteśmy w trybie diody. I zobaczymy sobie na przykład, gdzie tu jest masa naszego układu. To uznajmy, że to jest nasza masa. 0,50 coś jest git. Tu na środku masa, czy to jest masa? Tak, to jest masa. Teraz tak zobaczymy, czerwona na masie. .04, .05, .057. Na drugi czerwona na masie. .05, .05, .06. Podobnie, bo tu nie ma przekaźnika. Jak ten nasz MOSFETik wygląda?
0,5,3, 0,5,5. Tu jest masa. Tak. No, uznajmy, że jest ok. Także lutuje tu przekaźnik, goldpiny. Jedziemy z koksem. Dobra, słuchajcie, odpalamy. I co? O. Słyszę, że szarpnięcie chyba. Potrafię. Nie włącza się? Dobra. Coś się złego dzieje, więc wyłączam. To może sam zasilacz na razie sobie też włączymy. Uwaga, włączam zasilacz. No i sam zasilacz ruszył. Próbujemy pyrgnąć jeszcze raz. No to pyrgniemy jeszcze raz. I uznamy temat za zakończony najwyżej. No. Coś pyrgło. Takiego tyk. O! Nie rozumiem. Magia, czary. Nie wiem, co, wtyczka nie doszła? O Boziu, Boziu, o co tu chodzi? No dobra. To przetestujemy sobie te napięcie. No jest 21. Jakie jest ograniczenie prądowe? 1 amper. Gdzieś tu jakieś zaraz żarówki weźmiemy, obciążymy sobie. 24 V, 300 W. Panie. O ty kurde. A, załączone jest napięcie. Jedź pan. Dobra, nagrywa się, nagrywa. Jak wiecie, coś się walnie. Voltage set. Enter on. Czemu 0,4 V? Dobra, jest 1 amper. Bo jest ustawiony ten, dobra. Już jest późno, sorry, jest 22 zaraz. Prąd. Są 10 amperów. Dobra, teraz tu buchnie ogniem, światłem. Uwaga. Dobra, moment, bo już mi trafo nie wyrabia separacyjne, także idziemy na sieć. Dobrze, słuchajcie, są żaróweczki. Teraz będzie jasno. A w sumie nawet jest potrzebne. Jesteśmy na sieci, uwaga. O Jezu, aż mi kurde światło przygasło. Takie zakłócenie poszło, bo ten zasilacz nie ma w ogóle PFC, czyli Power Factor Corrector. Czy tam Power Factor Correction System. Dobrze, 24 V, 10 A. Uwaga.
Mamy 234 W. Także uważam, że jeszcze jak teraz się jeszcze nie spaliło, to raczej powinno być dobrze. Przetestujemy sobie ten drugi jeszcze gwoli ścisłości. A czekajcie, w ogóle może odblokujemy tutaj, odblokujemy prąd. Tysiąc amperów. Set error. 18. I co? Wyłączymy jeszcze. Podoba mi się, że ma takie łagodne dosyć wejście. A nawet nie chcę więcej niż te 9,78. Sam się ustabilizował. No dobra, spoko. Potem zrobię takie próby, takie grube, czy poza kamerą, czy późno chcę iść spać, także wyłączam. Wyłączam, niech sobie chwilę odepnie. Odsapnie. Niech sobie chwilę odsapnie ten moduł, bo on też ma taki wentylatorek z tyłu tutaj. No i fajnie, będą dosyć dokładne, regulowane. Fajnie, że ma soft start. Jak się klika, to bardzo powoli ten prąd wchodzi. To nie jest takie bu. Tylko tak jakby elektronicznie coś sterowane tutaj wjeżdża z tym prądem. To nie jest tylko tak apyk, przekaźnik, jak w tych niektórych tanich zasilaczach. No dobra, tu wyłączam. Poczekam, aż się rozładuje. Zobaczcie jeszcze, ile jest energii w kondensatorach tego zasilacza. Jeszcze tu w kondensatorach tego. Fajnie było widać, jak napięcie zasilania mu chyba schodzi. Albo to było wyjściowe, nie wiem, sobie nie patrzyłem dokładnie. No dobra, to ten odkładam tu. Tu jest inaczej opisany ten. Uwaga. Tu tam on off. Niech sobie będzie. No i co, też tu żaróweczki. Tylko tu jeszcze trzeba w ustawieniach, bo tu jest ustawione, że powyżej 12 V nie mogę ustawić, mnie zablokuje. Więc shift menu, w prawo, shift, a nie wiem jak to się wychodziło stąd. Shift over current protection. 18 amperów. Shift over voltage protection. 24 V. No dobra, teraz iset. 18 enter, voltage set 24 enter. Tak, to jest input voltage. Czyli napięcie przetwornicy. No dobra, to co? Jest 18 A, 24 V. Uwaga, podłączamy. No i nic nie wybuchło. Uznajemy naprawę za zakończoną. Także są dwa sprawne moduły. Jeden z... O! Czy over voltage protection zaskoczyło? Musiał minimalnie nam napięcie podejść chyba. Tak, shift over voltage protection. Z tymi na 25. Lepiej jak cofnąć teraz. ...5200, enter. Set error. Czy można zrobić error po prostu, żeby ten voltage set? Nie. Tu 25 V sobie ustawimy. No i co? I załączamy wyjście. Tak? Czekajcie. 24 V. Tak. Over voltage protection. No dobra, poczekamy chwilę. No dobra, kończę ten film. Mam nadzieję, że on się coś tam podobało, że nie było tak długo. Nie godzina, jedyne 45 minut pewnie. Jak interesują Was takie rzeczy, to zobaczcie moją playlistę naprawy elektroniczne. No i co, zachęcam do komentowania. Wszelkie jakieś rzeczy z tego filmu postaram się dać linki do tego w opisie. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.